Wokół budynku kieleckiego dworca autobusowego trwa wielkie sprzątanie. Generalnych porządków wymagają stanowiska postojowe, miejsca parkingowe zlokalizowane za budynkiem dworca, a także plac manewrowo-postojowy. Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego pracę wykonuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni oraz zewnętrzna firma porządkowo-ochroniarska. Rozpoczęły się również prace wewnątrz budynku dworca. Specjalne maszyny przemysłowe zmywają posadzki, myte są siedziska, a także wszystkie powierzchnie szklane. ZTM podjął również szereg czynności, które mają podnieść komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z dworca. Podjęliśmy prace związane właśnie z wymianą, z doświetleniem. Oczywiście w znaczny sposób podniesie to także poziom bezpieczeństwa. Podjęliśmy rozmowy z policją, ze strażą miejską, aby były zwiększone ilości patroli kierowane na dworzec tutaj, aby pasażerowie czuli się bezpiecznie, oczekując w godzinach późnowieczornych na odjazd autobusów. Od poniedziałku, 4 kwietnia, działa również punkt informacyjny dla pasażerów. Czynny jest od godziny 6 do 20 w dni powszednie oraz od 9 do 17 w weekendy i święta.